chcę wyrazić ogromną radość, że mogę być z wami oraz NTC z kolei, nie liczę tego, i że kontynuujecie tą piękną tradycję spotkania przy opłatku. Pozwolę sobie od razu powiedzieć, że jadąc tutaj w samochodzie, no, słuchałem tego wszystkiego, co się stało w Gdańsku i wszystkich komentarzy. No i nie ma co ukrywać, że obecny rok pański 2019 będzie trudnym rokiem z wielu powodów. Wy lepiej ode mnie to wiecie. Natomiast to, co świętujemy, jest uniwersalne. Ponad wszelkie problemy bieżące, polityczne, społeczne, rodzinne, które są, bo świętujemy narodziny Jezusa Chrystusa w Betlejem, który rodził się o jeszcze gorszych warunkach, tutaj dzisiaj są, ale zawsze myślę o na zewnątrz. Wprawdzie tam zimy nie ma w Izraelu, ale urodził się w biedzie, w ubóstwie, niedoceniony. Pierwsi, którzy przyszliby, to byli pasterze. Wy dzisiaj spełniacie rolę tutaj pasterzy, którzy przychodzą z różnych środowisk, żeby oddać pokłon Jezusowi. I życzę wam, żeby w tym nowym roku pańskim ta światłość, która była nad Betlejem, piszą ewangeliści, była też gwiazda betlejemska, która prowadziła mędrców ze wschodu, żeby to zagościło w waszych sercach, w waszych rodzinach, wśród waszych przyjaciół, bliskich i w tej naszej wspólnocie tutaj, którą tworzymy od wielu już lat, dziękując Panu Bogu za wszelkie łaski, które są. Jedną rzecz jeszcze chciałem tylko dodać, bo jadąc tutaj w samochodzie przygotowałem sobie dłuższe przemówienie, ale nie, już nie powiem, bo czekacie, tylko przypomnę trzy takie ważne rocznice, w których w tym roku obchodzimy. 3 stycznia minęła bardzo ważna rocznica, okrągła, 400 lat, przemilczana niestety, czego nie rozumiem, zwycięstwa polskiego nad Rosją, bo za czasów króla Zygmunta III Wazy były wyprawy na Moskwę. Był to taki czas, kiedy polscy żołnierze byli na Kremlu. Wprawdzie tam było później oblężenie i dochodziło do okropnych rzeczy, ale było zwycięstwo pod Kłuszynem. Były sytuacje, że Kozacy Zaporoscy razem z Polakami i Litwinami udawali się na wschód. I 3 stycznia 1619 roku podpisano rozejm na 15 lat, który spowodował, że Polska osiągnęła największy stan posiadania, jeżeli chodzi o terytorium. Prawie 1 000 000 m2. Od morza do morza. Ta cała koncepcja późniejsza międzymorza, teraz Trójmorza, może będzie Czwór Morza, jeszcze Morze Żółte. Więc narodziła się 400 lat temu, jak popatrzycie na mapę. I była to Rzeczpospolita bardzo wielu narodów i bardzo wielu tradycji, wyznań. To, co chyba jest piękne, co powinniśmy kontynuować, niezależnie jakie mamy obecnie poglądy polityczne czy społeczne, to ta idea Rzeczypospolitej nie tylko obojga narodów, ale wielu narodów, wielu kultur i cywilizacji, no jest rzeczą przepiękną, którą my możemy wnieść do Europy. A 400 lat temu to się Europa wyżynała. Wojna 30-letnia, inne konflikty, nawet tureckie. A Polska wtedy, dzięki zwycięstwom Husarii i innych oddziałów, miała ten zaszczytny przywilej bycia takim prawdziwym mocarstwem tej części Europy. Polską musiał się wtedy każdy liczyć. Druga rocznica to jest stulecie oczywiście niepodległości, która nie przyszła tylko 11 listopada, bo to jest data bardzo symboliczna, umowna, zakończenie I wojny światowej i przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ale przecież tu w Krakowie już 31 października wywieszono flagę, w Tarnowie też, w Cieszynie. Mało kto pamięta, że Cieszyn był miastem, które przyłączył się do Nowej Rzeczypospolitej. We Lwowie 1 listopada wybuchły walki, ogromne
zryw Orlą Lwowski i odsiecz. Tutaj jest ulica Rajska, tam są biblioteka wojewódzka. Przedtem były koszary austriackie, później polskie. Z tych koszar wyruszyła odsiecz, która przyniosła zwycięstwo Lwowo. To było także zwycięskie rozpoczęcie powstania wielkopolskiego. W tym roku także pierwsze powstanie śląskie. Więc tych rocznic jest naprawdę bardzo dużo. Także zdobycie przez samoobronę polską Wilna w styczniu, dokładnie teraz ta rocznica wypada. Więc myślę, że... We wrześniu 40 lat Konfederacji Polski Niepodległej. A no to jeszcze nie doszedłem do 40 lat. To jest młodzież, 40 lat do poruchu do tych 140. No, ale bardzo dobrze tu kolega podpowiedział. Więc na razie jesteśmy przy 100. Więc tych 100 leci będzie dużo. Jeszcze taką jedną osobistą rzecz, że dowiedziałem się dzisiaj, bo dzisiaj byłem na takiej konferencji w Rzeszowie, że 9 lutego i 10 będzie stulecie Sejmu Polskiego, który po raz pierwszy się zebrał. Pomimo tych walk zdołano wybrać, nie wszędzie, w tych niektórych rejonach polskich, Sejm konstytucyjny, a kazanie wygłosił nie kto inny jak arcybiskup lwowski Józef Teodorowicz. Będzie wmurowana tablica w katedrze świętego Jana i będą uroczystości w Warszawie. To też jest szalenie ważne, żeby podkreślić, że Polska nie, tak jak mówili zaborcy, nie rządem stoi, tylko stała rządem wtedy, że próbowano tworzyć wszystkie struktury. To jest stulecie i Poczty Polskiej, i żandarmerii, i wielu, wielu innych struktur, które powstawały wtedy na potrzeby nowego państwa. No i rok jeszcze 44, czyli 75 lat. No to myślę, że tu wszyscy po kolei, każdy dodałby jakąś tutaj rocznicę do tego 75-lecia. To jest oczywiście Monte Cassino. To jest oczywiście lądowanie aliantów we Francji, gdzie była pierwsza dywizja pancerna generała Maczka. Wspaniale się zapisała wtedy. To jest także akcja Burza. To jest także powstanie warszawskie. To jest także smutna rocznica z kolejnej fazy ludobójstwa, którego dokonano na Polakach na UPA, przez UPA na Małopolsce Wschodniej, czyli województwo tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie i oczywiście tutaj obecna część Podkarpacia i Lubelszczyzny. Więc tych dat w tym roku mamy bardzo wiele. A mówię to nie po to, żeby tutaj robić jakiś, powiedzmy, taki wykład, tylko po to, że myślę, że ideą naszego wspólnego środowiska jest podtrzymywanie pamięci narodowej. To wpisuje się to, co kolega tutaj krzyczał, 40. rocznica Konfederacji Barskiej, nie Barskiej, tylko Konfederacji Polskiej Niepodległej. Miała kurwa, też była dobra i myślę, że nawiązywała, nie wiem, czy taka jest geneza nazwy KPN-u, ale może nawiązywała. Miałem okazję 10 lat temu być na 30-leciu. Myślę, że w tym roku będzie organizowane 40-lecie. Więc po takim długim, jeszcze rocznic innych jest bardzo wiele, które są wpisane w ten nasz kalendarz. Chciałem jeszcze powiedzieć też, i na tym kończę, że bardzo ważne, że dzisiaj miałem spotkanie z młodzieżą, bardzo dużo było studentów i uczniów szkół średnich. No już pomijając to, że to jest inne pokolenie, które wszystko musi mieć w obrazkach, bo jak nie ma slajdów, to nic nie rozumieją. To już jest taka mentalność. Ale co mnie zdziwiło bardzo, że później w dyskusji z młodzieżą oni wiedzą, ale skąd wiedzą? Wiedzą z internetu, to jest główne źródło zdobywania wiedzy. I druga rzecz, co wiedzą, bo sami szukają. Więc pytałem się, dlaczego? Ano bo właśnie on gdzieś tam coś słyszał, że taka data jest, ale on chce sobie doczytać, dowiedzieć się. I myślę, że tu jest też ogromny element dla naszego środowiska edukacyjnego, żeby właśnie iść do pewnych środowisk, mówić o wszystkim i o tym, co przeżyliśmy sami w latach wiadomej epoki, co znamy z historii, co mówili nam nasi rodzice i nauczyciele,
co było wykładane w okresie międzywojennym w prawdziwym szkolnictwie i to pozwala nam wtedy rzeczywiście tym młodym przekazać. Nie ma co ukrywać, jeżeli nie będzie pracy z młodzieżą, tej takiej normalnej, życzliwej, to nie chodzi o żadne tutaj tworzenie latających uniwersytetów, to chodzi o takie przekazywanie, to ta młodzież nie będzie wiedziała. Ale byłem dzisiaj bardzo pozytywnie ujęty i to wam chcę przekazać, że młodzież chce wiedzieć. Mają tą żyłkę poszukiwania pewnych spraw. Mnie najbardziej rozbawiło, to już powiem tak na zakończenie, żeby wesoły element wprowadzić, że kiedyś na jednym spotkań użyłem, prosiłem, że tam była kolejka, mówię, to jest kolejka po cytryny. No i później przyszła taka studentka i pyta mnie, księdza, ale co to znaczy kolejka po cytryny, tak? Więc ja dopiero wtedy zrozumiałem, że ja jako ten już kombatant nie mam tego, mam inną świadomość niż ten młody człowiek. Kiedy ja jeszcze tutaj były delikatesy Hawełki, to babcia stała 2 godziny, później ja drugie 2 godziny i tak staliśmy po cytryny. Bo to był za Gomułki największy produkt. Wprawdzie Gomułkę. Gomułka mówił, że po co inteligencji cytryna, jak jest kiszona kapusta, tak? Że można je kiszoną. Do herbaty tak, można wrzucić. Tak. Więc wtedy dopiero zrozumiałem, jaka dzieli nas epoka. Że ci ludzie nie rozumieją pewnych nawet już określeń, żargonów, dowcipów, bo oni nie, i żyją w innej epoce. Jest całe silne już pokolenie liczne, które się urodziło po 89 roku. Więc życzę wam wszystkim, żebyście mając tego Ducha Bożego, bo bez Ducha Bożego, bez wiary, nadziei, miłości nie da się funkcjonować, żeby niezależnie jaka jest epoka, jakie są rocznice, jakie są problemy, żeby potrafić właśnie przejść przez te wszystkie sprawy, ale właśnie z podniesioną przyłbicą. Też mnie kiedyś jedna osoba zapytała, co to znaczy podniesiona przyłbica. No więc ja tłumaczyłem, że tam na oczy miał, a ona mówi, a co miał taki daszek? No więc też to jest właśnie urok pracy z młodzieżą, że dla nich przyłbica już kompletnie nic nie oznacza. Tylko najwyżej daszek, jak tam mają jacyś nic. Więc trzeba właśnie iść tą podniesioną przyłbicą, mówić swoje, realizować swoje i niech Pan Bóg, który jest ponad wszelkim złem, jest zwycięzcą zła, szatana, śmierci, niech zawsze będzie w waszych sercach. Szczęść Boże i do siego roku. Pierwsza to jest likwidacja ruskiego pomnika okupanta w Nowym Sączu. I mamy na to miejsce pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. I to jest wielka sprawa i to już zostanie, słuchajcie, piękny pomnik. No nie taki ładny jak w Katowicach oczywiście, ale jednak bardzo, bardzo piękny. Więc to jest, pamiętacie ile lat żeśmy walczyli z tym ruskim pomnikiem? I jak szybko odnieśliśmy sukces i mamy dobry przykład w całej Polsce. Wszędzie, gdzie jeżdżę teraz mówię, bierzcie przykład z Nowego Sącza. To znaczy nie róbcie jak PiS Oleksego honorowym obywatelem miasta, tylko zamieniajcie ruskie pomniki na pomniki marszałka. I to jest pierwszy tutaj wielki sukces, który trzeba w naszej kronice złotymi zgłoskami, żeby dać tu dobry przykład dla całej Polski, bo w tej chwili przycichł ten cały proces. Widzicie, jak sądy blokują nawet nazwy ulic. U nas w Katowicach przywrócili nam miasto na stali młody. No i tak musimy żyć. I to jest pierwsza rzecz, to jest Nowy Sącz. A druga rzecz, to chciałem Krzysztofowi Bzdylowi, Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej i wam niezłomnym, którzy chodzicie po sądach, za sukces z tym procesem przeciwko tym szmatławym telewizjom niemieckim, mediom niemieckim. Pozaczynał tu Mariusz Cyseski, prawda? 10 lat temu ten proces, pamiętacie, Judaszowe srebrniki, żeśmy tutaj na sędziów rzucali. I teraz sukces i opisany, co prawda nie wymienili Krzysztofa, bo to tak jest jakoś widzę w tych mediach dobrej zmiany, niewidziane dobrze, jak trzeba by KKN-owców wymienić, ale to przecież jest sukces naszej presji. Gdyby nie było tej presji naszej na sądy, to by nie było tego wreszcie przełomowego wyroku i sukcesu w
tej bitwie z mediami niemieckimi, a jest to też bitwa o świadomość naszych elit, żeby nasi sędziowie, nasi prokuratorzy, nasi publicyści potrafili stanąć po stronie polskich interesów, a nie bać się tej presji niemieckich mediów. Także chciałem wszystkim, którzy uczestniczyli w tych akcjach, bardzo serdecznie podziękować i z tego co wiem, pewnie te procesy będą w drugiej instancji, także Krzysztofie, na twoje ręce wielkie, wielkie podziękowanie. Jest z nami tutaj Józek Filipek, Józef Ciepokas, przyjechał z Katowic. To jest kolega, który walczył na kopalni Wujek, przeżył dlatego, że stał na zdobytym czołgu. Seria poszła. Także bardzo dziękuję. No Adam Macedoński, 79 rok. Proszę państwa, mamy jeszcze wśród nas ludzi, to jest ważne. Musimy to opisać wszystko. To jest dla nas ważne, no też 46 oczywiście. Więc mamy jeszcze okazję to opisać. Jest 40-lecie Konfederacji Polski Niepodległej. My musimy być z tego dumni. Solidarność, nasza młodsza siostra, prawda, z 80 roku, 39 lat. Także teraz, jak jest stulecie niepodległości, nie dajmy zapomnieć o naszej pracy. Sztandar niepodległości podniosły tylko dwie organizacje w latach 80. Nikt więcej, żadne liczące się środowisko, które mają więcej jak parę osób. Konfederacja Polski Niepodległej w roku 79 i Solidarność Walcząca w roku 83. To są tylko dwie ogólnopolskie organizacje, które postawiły kwestię niepodległości. Nie mógł tego nikt inny postawić, związki zawodowe, bo one oczywiście respektowały przewodnią rolę PZPR-u i też dużo robimy dobrego dla nas i dla niepodległości, bo walczymy o demokrację, walczymy o finlandyzację, tak jak chodzi. Jestem, muszę powiedzieć, oburzony tym, że prezydent Duda na stulecie niepodległości wygłosił płomienne przemówienie, w którym wymienił tylko jedną organizację w zakresie walki o niepodległość. Komitet Obrony Robotników. Organizacja, która nigdy nie stawiała sobie za cel niepodległości, zawsze mówiła tylko o finlandyzacji. Także powinniśmy się domagać, i to jest bardzo ważne, domagać się w tej chwili od mediów dobrej zmiany, że kwestia niepodległości to nie jest tak, że to każdy o to walczy. Jedni walczyli o prawa człowieka, inni o demokrację, inni o wolne związki zawodowe, różne rzeczy ludzie walczyli. Natomiast kwestie niepodległości postawiła Konfederacja Polskiej Niepodległej, a później Solidarność Walcząca. I to jest nasz sukces i nie dajmy sobie tego wytrzeć. Dziękuję wszystkim serdecznie. Jeszcze kilka słów odnośnie tego, co powiedział Adam. O KOR-ze, o KSR, KOR. Jak to wyglądało w tym czasie, kiedy powstawała Konfederacja Polski Niepodległej. To członkowie KSS KOR-u, których miałem okazję się z nimi spotkać w 79 i 80 roku, to mówili mniej więcej tak. A mówił to Jan Lityński, mówił tak. O niepodległości nie wolno nam mówić w ogóle, bo społeczeństwo polskie nie dojrzało, nie rozumie, co to jest demokracja i zanim powiemy cokolwiek o niepodległości, będziemy mówić o tym, że w Polsce jest potrzebna niepodległość, to musimy, podawali, koło 20 lat pracować nad narodem polskim, żeby wiedział, co to jest demokracja, bo to jest ciemna masa. Tak mówił wtedy w 79 roku Jan Lityński, więc takie mieli wyobrażenia o narodzie i muszę powiedzieć, do tej pory takie mają, bo widzą, że suweren to jest, ale w Brukseli i w Berlinie przede wszystkim, natomiast tu społeczeństwo trzeba edukować, więc to jest po prostu karygodne i o Konfederacji mogę powiedzieć tak, że to było pierwsze ugrupowanie, pierwsza partia polityczna, która rzuciła w przestrzeń publiczną pojęcie tego, że jest, że musimy obalić władzę PZPR-u i Polska musi być niepodległa. O tym KSR KOR chyba do końca swojego istnienia twierdził, że to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, to mówić o niepodległości czy dać Polakom niepodległość.
Tak oni uważali w 79 i 80 roku, więc mówienie o KSS Korze w konwencji niepodległości jest wielką pomyłką, bo to byli ulepszacze komunizmu i chcieli tego komunizmu z ludzką twarzą. Nic więcej, tylko tyle chcieli. W 1980 bodajże trzecim roku Jan Walcz napisał znamienny artykuł Droga podłości do niepodległości. I to chciałem dodać, a jeszcze jak w więzieniu komunistycznym, jakie były z nimi rozmowy. Co wy chcecie niepodległości? Rok 18 nam się śni? Nie będzie, nie wchodzicie dwa razy do tej samej rzeki. Nie będzie niepodległej Polski. Tak właśnie mówicie. Jedno zdanie chciałem dodać do tego, co powiedział kolega Janusz, że ten artykuł Drogą podłości do niepodległości o Konfederacji to napisano w 80 roku, chyba jeszcze przed strajkami sierpniowymi w Robotniku. Ja wtedy, jak korportowałem Robotnika, to po tym artykule powiedziałem, wyście chyba zwariowali, żebym coś takiego kolportował, bo ukazało się ten artykuł, który był, ja mogę powiedzieć, o wiele gorzej pisali KSS Koro KPN niż Trybuna Ludu. Trybuna Ludu już pisała lepiej niż korowcy. To było coś potwornego, bo odsądzała nas od czci i wiary. Tak wtedy, rok 80, tuż przed sierpniem, tak pisano w Robotniku korowcy. Nie wiemy, bo wiemy, tylko może teraz się pomodlimy, tak? Ja niestety... Przepraszam, tutaj jeszcze raz wróciłem wam drogowe, ale wspólnie pomodlimy się zgodnie z zwyczajem naszych ojców o błogosławieństwo Boże w nowym roku pańskim, roku 2019. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego, a Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Stamtąd, dzięki którym istniejemy, byśmy ufali orędowniczce, Matce Chrystusa, która się opiekuje Polską i prosili ją o dalszą opiekę. A przy okazji jeszcze, ponieważ pamiętam, bo jest 80. rocznica wybuchu wojny, w 1939 roku. Pamiętam dokładnie, chodziłem do szkoły Zimorowicza na ulicy Zimorowicza w Lwowie, to jest Górny Łyczaków, niedaleko jest kościół Matki Boskiej Ostrów Bramskiej. Był, teraz tam jest cerkiew prawdopodobnie. I 1 września był piękny, słoneczny dzień gorący z moim kolegą Zbyszek Szeremeta. Nie wiem, czy on żyje jeszcze. Pojechał pewnie na Sybir, bo to był syn policjanta polskiego. Byliśmy w szkole i dowiedzieliśmy się, że nie ma lekcji, bo wybuchła wojna. I wszyscy, cała klasa trzecia wybiegła wołając: hurra, hurra, wojna, wojna. Dlaczegośmy się cieszyli? Byśmy żyli jeszcze z bohaterami obrony Lwowa, to byli nasi ojcowie. Wiedzieliśmy, że zwyciężymy. Tak, zwyciężyliśmy w 18 roku, w 20 już znaliśmy, śpiewaliśmy przecież piosenki nasze małe żołnierzy na placówkach stoją, na placówkach stoją, na placówkach stoją i śpiewają bolszewikom, że się nie boją, że się nie boją nic, a nic.
Więc byliśmy pewni, że zwyciężymy. Niestety jeszcze w ten sam dzień był nalot na Lwów. Niedaleko była stacja kolejowa Górny Łyczak. Nie pamiętam, siedzieliśmy w schronie. Nagle huk, straszny huk i ziemia się zakołysała i węgiel paliło się piecowym. Zaczął przejeżdżać przez piwnicę z lewej, z prawej na lewą, już nie wiem. Zakołysał się dom, bo niedaleko była ta stacja i tamta bomba. I wszyscy starsi uciekli w takim zwierzęcym strachu. Uciekli i zostawili dzieci małe. Ja miałem 8 lat wtedy, siostra trochę starsza. I uciekli w strachu zwierzęcym, że się bali, bo ten węgiel się przesypał na ludzi. I za chwilę wrócili płacząc, a dzieci wołały: mamo, tato, wrócili rodzice, no i się okazało, że żyjemy. To był tak jest. Więc dzięki Bogu, że ja jeszcze żyję, pamiętam to. Ja znam wesoło. Ale poczekaj, jeszcze jest. Nie dobij nas na chwilę, bo nas młodych. Proszę mówić. Zaraz coś wesołego. No to bardzo. Mówiliśmy o Aleksandrze Macedońskim. Było studium wojskowe. Kto studiował w latach 50., 60. jest studium. Był taki pułkownik Wal i opowiadali mi koledzy studenci Wydziału Niepolnika, że był wykład na temat strategii wojskowej i tam pułkownik Wal czytał z książki, że już A. Macedoński stosował czwór rząd kopijników. Był taki czwór rząd z kopiami. Już A. Macedoński, a studenci mówili: Adam Macedoński. Nie, A. Nie pisze A. Macedoński. Mój ojciec był w czasie bombardowania Lwowa w Lwowie, tak jak on. Ja byłem jeszcze wtedy sześciotygodniowy, więc mnie nie było. I nagle zbombardowali wytwórnię wódek i likierów Baczewskiego. I cały Lwów rzucił się ratować. Było po 20 zł torba kosztowała. To ja od razu sprzedawali torby na ratowanie. No on nie miał torby, jego kolega, a on mu to opowiadał właśnie. Wiesz, tu przyszedłem, torba nie było. Nabrałem tak i niosę. Podchodzę do domu, a mojego domu nie ma. I mi to poleciało i ty wiesz, że wszystko spłynęło do kanału. Ani jedna się nie uratowała. No i co jest wesołe, ponieważ mógłby popaść w alkoholizm, albo coś takiego, a tak to wszystko co popływało. Ja. Rzepa macista porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlem tak lękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlem tak lękają, cuda ogłaszają. Się już
wolę budzi. Słuchajcie, ja jestem z Cieszyna, w Cieszynie wszyscy uważają, że są pod Krakowem i dyrekcja dróg Odśnieża z Krakowa. Więc i gazety też przychodzą, i z Katowic, i z Krakowa. Także to jest taki ciekawy kawałek Śląska, który ze względu na takie historyczne konotacje z zaborem austriackim ma ciążenie do Krakowa. Nie mówiłem o Strasburgu, bo to jest sprawa ogólnopolska, ale rzeczywiście warto o to przypomnieć, bo Marian, chcesz coś powiedzieć? Otóż, słuchajcie, sprawa wygrana w Strasburgu jest bardzo ciekawa, bo ona dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze, wolności słowa w sądzie. Zwracam uwagę, że to postanowienie w Strasburgu, niezwykle ważny wyrok, który nam w prezencie na rocznicę stanu wojennego wydał Trybunał. Po 6 latach procedowania, 2 lata temu się zwrócił zresztą do Ziobry Trybunał, że sprawa jest oczywista i może by Ziobro chciał mnie przeprosić w imieniu sądu i to załatwić polubownie. Ziobro nie miał ochoty. Nie. I w końcu Trybunał się wkurzył, wydał wyrok i to jednogłośnie, co jest bardzo ciekawe. Jest to jednogłośny wyrok w dwóch kwestiach. Mianowicie, że po pierwsze, nie ma prawa sąd tłumić wolności słowa na sali rozpraw. To jest niezwykle ważne. Nie ma prawa sąd tłumić wolności wypowiedzi. Czyli nie jest wyłączony sąd z prawa do krytyki na sali rozpraw. I to nie przez stronę, proszę Państwa. Bo ja nie byłem stroną. Ja byłem, myśmy tam był Janusz, Patryka, cała ta grupa, to dużo obecnych, bo z portretami byliśmy pomordowani. To był proces Jaruzelskiego, Kiszczaka i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i to był jeden z tych pierwszych procesów głośnych, gdzie myśmy zrobili protest, który się w telewizji pojawił, bo myśmy specjalnie wybrali moment, jak przyszły media. I pierwsze, co najważniejsze moim zdaniem, to jest orzeczenie, że wolno krytykować sąd w sądzie. Wcześniej pamiętacie, Michnik twierdził, że nie wolno z sądami w ogóle polemizować, że sądy to są święte krowy. Otóż jest orzeczenie wiążące dla wszystkich sądów w Europie, w Unii Europejskiej, że wolno na sali rozpraw krytykować sąd. I że karanie kogoś za to, że wyraził opinię krytyczną, co tylko mówi Trybunał? Gdyby ktoś powiedział konkretnie, że ten sędzia zmienia i nazwiska jest świnią i łajdakiem, to oczywiście podlega ocenie. Natomiast prawem krytyki wymiaru sprawiedliwości i sądu jako instytucji ma każdy obywatel, nawet jak nie jest stroną. I to jest dla nas ważne, no bo bardzo często jesteśmy publicznością. Tylko trzeba to nagłaśniać. Trzeba to wiedzieć, że mamy do tego prawo. Nie mogą nas za to karać. I to jest bardzo ważne orzeczenie, bo to orzeczenie mówi o prawie do krytyki poczynań sądów i nawet mówi, że ta krytyka może być przesadna. Musi się władza liczyć z tym, że obywatele, że ważniejsze jest to prawo do krytyki, niż to prawo do dobrego samopoczucia. I to jest dla nas bardzo wielki sukces, pierwszy. I nawet się nie spodziewałem, że się zresztą Trybunał w tym zakresie wypowie, bo nie był taki wniosek. Tutaj dobrą ochotę... Kto prowadzi sprawę? Mecenas Cichoń, senator. Zbigniew? Zbyszek, tak. I on jest świetny, bo on zna te wszystkie przepisy europejskie i jest fanem języka francuskiego i bardzo dobrze przygotował wniosek. I to jest rzecz wielki sukces, bo to jest więcej niż żeśmy chcieli. Natomiast w tym, w czym bezpośrednio wniosek dotyczył, czyli tego, czy proces Jaruzelskiego i Kiszczaka był uczciwy, czyli czy można było dobrać do sytuacji, w której kogoś się, weterana opozycji represjonowanego w PRL-u, wsadza do więzienia, a zbrodniarzy stanu wojennego nie. I proszę sobie wyobrazić, że Trybunał w tej sprawie zabrał głos, wydał komunikat dla mediów europejskich, co się niezwykle rzadko zdarza, nie tylko wydał wyrok, tylko wydał komunikat Biura Prasowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dla wszystkich mediów w Europie, żeby ich zainteresować. I u nas zresztą bardzo dużo mediów prywatnych o tym podało. Nie podało wyłącznie telewizja Dobrej Zmiany PiS-u, która w żadnym serwisie informacyjnym, ani jednym, ani w wiadomościach, mimo że była rocznica stanu wojennego i był 15-minutowy materiał o stanie wojennym, nie dali ani w wiadomościach, ani w Panoramie, ani w Teleekspresie. Po prostu zupełna cenzura i to jest po prostu gigantyczny skandal. I to jest decyzja polityczna. Natomiast to się przebiło, bo to prawie we wszystkich mediach pozostało, czyli Republika i tak dalej, wszyscy to puścili, nawet zresztą TVN, Onet i tak dalej. Ale w internecie było. W internecie było i to się rozdało. I co jest dla nas ważne, że jest też orzeczenie, że nie może sąd być sędzią we własnej sprawie.
O tu oto taka była sytuacja, że myśmy zaprotestowali na sali w dużej grupie, bo tam było ze 100 osób od nas. I sąd postanowił ukarać mnie i Zygmunta Miernika. Zresztą uchylił sąd apelacyjny w Warszawie tą karę wobec Miernika. Wybrali sobie dwie osoby z protestujących, bo równie dobrze mogli Janusza Fatygeta, to było mnóstwo ludzi. Był jeszcze Kazimierz Świtek i tak dalej, to było mnóstwo ludzi. Mogli przecież ukarać innych, wszystkich mogli, prawda, na tej sali. To było za dużo ludzi, więc wybrali sobie dwie. Z czego po paru tygodniach dopiero, jak ja się zgłosiłem do sądu w sprawie o rehabilitację za proces KPN-u, za proces 1985 roku, to na tej sprawie sędzia mnie aresztował, ponieważ stwierdził, że sędziowie wydali już wyrok w sprawie Jaruzelskiego i tam w punkcie pierwszym nie jest skazany Jaruzelski, tylko Słomka. I naprawdę wyrok na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, nie jest to dowcip, wygląda tak. W punkcie pierwszym wskazać Adama Słomkę. Naprawdę, tak to wygląda. Więc mi się to zresztą bardzo podoba. I Trybunał co orzekł? No, że nie może być tak, że sąd się czuje pokrzywdzony i sam w ciągu ułamka sekundy we własnej głowie przeprowadza postępowanie, zarazem jest prokuratorem, oskarżycielem, zarazem, prawda, robi za obrońcę, nie daje osobie, która jest przedmiotem postępowania, w ogóle głosu, bo przecież to się wszystko okazało, że oni to odbyli zaocznie sobie gdzieś w jakiejś kanciapie sędziowskiej i podjęli sami decyzję o wsadzeniu gościa do więzienia. Czyli tu jest taki paradoks, że ich na wolność. I sam zresztą Trybunał przyznał i napisał, że człowiek, który był internowany w stanie wojennym, czyli nielegalnie pozbawiony wolności przez Huntę Jaruzelskiego, bo Trybunał stoi na stanowisku, jest słusznie, to nasze już w tej chwili orzeczenia też, że administracyjne pozbawienie wolności w postaci internowania z mocy prawa jest nielegalne. Trybunał to pisze. Facet był internowany w czasie stanu wojennego i sąd wydaje wyrok łamiąc i sąd, co stwierdza Trybunał, sąd złamał wszystkie standardy uczciwego procesu. Wszystkie. To jest niesamowite orzeczenie, bo to nie, że... Ileś wygrał? Satysfakcja na razie. Wyrok jest nieprawomocny. Marzę oczywiście się pan minister Ziobro odwołać. Ma jeszcze na to miesiąc. Nie sądzę, żeby się odwołał. Nie polecam mu, bo wyrok jest jednogłośny. I tam są sędziowie z Wielkiej Brytanii, z Grecji, z różnych krajów. Zresztą są też sędziowie, to widać, z byłych demoludów, czyli tam z Litwy, z Czech i tak dalej, więc tam wielu musiało też wiedzieć, jak to tutaj realnie wyglądało w komunizmie. Także dla nas to jest rzecz, którą będziemy teraz przez lata używać w walkach tych z tą kliką ubelską sądową, ponieważ mamy i zresztą ukazało się bardzo wiele artykułów prasowych profesorów prawa w tej chwili po tym orzeczeniu, którzy mówią, że to wywoła rewolucyjne zmiany w kodeksach. Dlaczego? Bo nie można już karać obywatela na sali rozpraw. Trzeba przerwać rozprawę, powołać inny skład i normalnie prowadzić procedurę uczciwie osobną, kontradyktoryjną, z udziałem obrońcy i tak dalej. Także no, nie będzie tego, co dotychczas było. Siedź pan, bo pana wsadzę, albo pana sprawdza ukarze. Nie można nawet ukarać na sali w tej chwili sędzia. Nie może być, a panu to 1000 zł, prawda, kara. Nie ma, to się wszystko kończy i cały ten mechanizm zastraszania, oczywiście to potrwa, zanim my to wywalczymy i aż to w Sejmie uchwalą, ale myślę, że w ciągu roku, dwóch ich zmusimy, żeby... I tu już mnóstwo profesorów prawa w Gazecie Prawnej się wypowiada, że to orzeczenie w wielu kwestiach dokona absolutnej rewolucji, bo jest wiążące. Wszystkie sądy są zobowiązane je stosować i musimy tylko wyegzekwować, żeby w kodeksach się to znalazło, bo to spowoduje zmianę zachowania ludzi i dziennikarzy, bo będzie im łatwiej w tej chwili walczyć o swoje prawa. Także bardzo wszystkim dziękuję za udział, szczególnie w tym procesie Jaruzelskiego i tych innych, gdzieśmy jeździli i to, co tutaj było i będzie jeszcze, bo przecież te procesy się nie skończyły. Niektóre żubrawce nam się wybuchnęły, ale jeszcze trochę mamy do zrobienia. Tutaj są sędziowie jeszcze w Krakowie, którzy skazywali nas w stanie wojennym, więc musimy się teraz zabrać jednostkowo za niektórych sędziów. Także na wniosek tu kolegi opowiadam,
dobrze, żeś przypomniał, bo no, to ważne. No może byś zrobił jakiś taki krótki artykuł i na przyszłość, ponieważ są to rzeczy ważne i takie praktycznie do wykorzystania. Co? Zrobiłem wywiad dla Radia Wnet i Telewizji Republika i rozesłałem, bo mogę jeszcze te linki wysłać. No to wysłuchuj jakąś ulotkę przy następnym spotkaniu. Mogę zrobić taką instrukcję dla ludzi naszych sądach, no, bo to jest ważne, co mają w tej chwili prawo i powinien mieć przy sobie i pokazywać w razie jak tam jakiś łachudra się do nich przyczepi. To mogę zrobić taką instrukcję. Także wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej bitwie, bośmy ją wygrali. Brawo, Adam! Brawo! My nigdy nie poddamy się, komu nie dajemy. Legiony to straceńców los, legiony to rycerska buda, legiony to ofiarny stos. My pierwsza brygada. Laliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los na stos. Na stos rzucili.